Witamy w Energy Gaz Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do BMW E46. Auto z 99 roku z silnikiem 2,5 litra o mocy 170 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent Plug and Drive i przejdźmy może do pokazania poszczególnych elementów instalacji gazowej. Z lewej strony reduktor instalacji gazowej odpowiedzialny za rozprężanie gazu z stanu ciekłego na lotny. Tutaj mamy filterek fazy ciekłej, który nam filtruje wstępnie gaz w fazie ciekłej, dalej przekazuje go do reduktora. Następnie z reduktora gaz idzie do filterka fazy lotnej. On tak samo filtruje nam gaz, żeby był w jak najczystszej postaci, tylko po prostu w innej fazie. I dalej przewodem zasilającym są zasilane listwy gazowe, w tym wypadku BRC koloru pomarańczowego. Dwie trójki, bo auto jest sześciocylindrowe, ale znajdują się one pod pokrywą, więc ich nie widać. Jeszcze tutaj mamy komputer instalacji gazowej, serce instalacji gazowej, które jest odpowiedzialne już za cały proces dawkowania, odbierania sygnałów benzynowych, przerabiania na sygnały gazowe i dawkowania w odpowiednich wartościach tego gazu do silnika. Jeżeli chodzi o przełącznik, przełącznik został założony tutaj na życzenie klienta, nie obsadzony, tylko położony do schoweczka, który się znajduje po lewej stronie kierownicy. Wlew gazu znajduje nam się w miejscu wlewu paliwa. Z prawej strony tutaj jest potrzeba używania dokrętki. No niestety jest dość mało miejsca, z tyłu też auto jest zabudowane, ale mimo wszystko ta dokrętka nie jest uciążliwa. Po prostu przed tankowaniem trzeba ją wkręcić, po tankowaniu odkręcić. A dzięki temu, że mamy taką możliwość, że ten wlew jest taki malutki, możemy go ładnie schować pod klapkę. Zbiornik. Zbiornik założyliśmy do tego z auta 56-litrowy. Tutaj wchodzi nam on na równo, nie podnosi podłogi. Pasuje po prostu w tą wnękę tak, jak powinien. Więc zasięgu na tym zbiorniku mamy około 290-350 km na jednym tankowaniu. A to z tego względu, że auto pali 13 litrów benzyny, czyli tego gazu około 14-15 litrów spali. Zawsze ten litr, dwa trzeba doliczyć do spalania benzyny. Dzięki też mimo wszystko takiemu dużemu spalaniu oszczędność na każdym 1000 km to będzie około 350 zł, czyli na każdym 1000 km zostają 350 zł w kieszeni. Czyli jeżeli ktoś dużo jeździ na 10 tysiącach, 3,5 tysiąca, szybki rachunek, w roku ładnie się da się szybko na wakacje zaoszczędzić, tylko z tego względu, że jeździmy na gazie. Auto z 99 roku, nie ma z nimi żadnych problemów. Zakładamy instalacje, jeżdżą one kolejne 100-200 tysięcy auta, nic się z nimi nie psuje, nic się z nimi nie dzieje. Oczywiście, jeżeli auto też jest zadbane, jeżeli nie było wcześniej w jakimś naprawdę złym stanie. Tak? Cena instalacji tego samochodu to 4600 zł, a zwrot ze względu na to spalanie i na tą cenę nastąpi po około 12-13 tysiącach od momentu montażu. Czyli naprawdę, naprawdę szybko. Więc jeżeli macie Państwo takie samochody starsze, nowsze, czy to BMW, Citroen, Fiat, Volkswagen, Honda, cokolwiek, zapraszamy do kontaktu, na pewno wycenimy, założymy bezawaryjną instalację, która będzie służyć Państwu przez dłuższy czas, a dla Państwa będzie to na pewno w plus postaci oszczędności i pieniążków, które zostają w portfelu na jakieś inne wydatki. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gaz Polska.